Sinclair bije tak naprawdę rekordy popularności. Miał więcej wyświetleń w ciągu weekendu niż 50 twarzy Greya. Czy udało się tobie obejrzeć już ten film? Byłaś na nim w kinie? Nie byłam. Na 50 twarzy Greya też nie byłam, więc jakby no nie, jakby rzadko chodzę do kina, muszę przyznać. Częściej po prostu jak już znajdę czas, to potem ja już mam głównie Netflixa, więc jak ktoś się pojawi na Netflixie, to... Ale myślę, że się wybiorę do kina. Jest w ogóle teraz dużo filmów, które chciałam obejrzeć, więc muszę się zabrać i się wybrać. A czy Claire jest w twojej kolejce do obejrzenia? Myślę, że z ciekawości może zobaczę. No, tak naprawdę nie zastanawiałam się nad tym. A co ty w ogóle sądzisz na temat tej całej burzy odnośnie pedofilii w kościele? Czy ty się do tego jakoś, masz jakiś swój stosunek, czy jednak jesteś poza tym i zajmujesz się innymi sprawami? Szczerze mówiąc, jakby nie wolę się nie wypowiadać na takie sprawy. Każdy ma swoje podejście. Jedni powiedzą tak, drudzy tak. Ja jeśli chodzi o jakieś kontrowersyjne tematy, wolę po prostu się nie wypowiadać, bo ludzie lubią przekręcać wszystko. I tyle.